Smażona ryba doskonale komponuje się z krewetkami, w końcu żyją w jednym środowisku. Ten i tak wspaniały smak można jeszcze wzbogacić za pomocą kaparów i papryczki chili. No to zaczynamy. Filet z białej ryby, ja używam mojego ulubionego dorsza, posypuję solą i pieprzem. Z obu stron, następnie delikatnie skrapiam oliwą z oliwek i nacieram. I taką już dosmakowaną rybkę panieruję bardzo prosto, tylko w mące. Oczywiście z obu stron. I układam na rozgrzaną patelnię z niewielką ilością oliwy z oliwek. Kiedy rybka się tak smaży, przygotuję pozostałe produkty. Do ryby bardzo pasuje pikantna nuta. Kroję papryczkę chili na plasterki. Na drugiej patelni obok smażącej się ryby roztapiam sporo masła, dodaję dwie garści krewetek koktajlowych i pokrojoną papryczkę chili. Rybkę po mniej więcej 2,5 minutach smażenia obracam i układam na niej kawałki masła. Jego nigdy dość. A po 2 minutkach smażenia krewetek z chili dodaję garstkę kaparów. Posypuję świeżo zmieloną solą, świeżo zmielonym pieprzem i dodaję pokrojoną drobno kolendrę, która doda dużo aromatu naszej potrawie. Smażę przez pół minutki i skrapiam jeszcze sokiem z cytryny. Usmażonego na złoto fileta układam na talerz, a na niego nakładam dosyć grubą warstwę sosu krewetkowo-kaparowego. Po każdym kęsie tej potrawy będziecie czuli się jak na francuskiej rywierze, patrzący prosto na lazur morza. Musicie to spróbować, bo potrawa jest naprawdę wybitnie smaczna, ale najpierw zróbcie ją koniecznie w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, subskrybujcie nasz kanał YouTube.